Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję i test, m.in. test mikrofonu słuchawek Natek Genesis HX66. Niezwykle ciekawy model, nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze wykonany, aż tak wygodny. Przy okazji grający dość dobrze w tej cenie oraz zapewniający też dźwięk na życzenie wirtualny 7.1 nawet. Dokładnych szczegółów dowiecie się w tej recenzji, natomiast ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Tymczasem zaczynamy. No dobrze, tak więc w tej chwili możecie już podziwiać słuchawki Natek Genesis HX66, czyli słuchawki z trybem wirtualnym 7.1, słuchawki na USB z własnym układem dźwiękowym. Jeśli chodzi o parametry tych słuchawek, to są one dość przeciętne, ponieważ pasmo przenoszenia wynosi od 20 Hz do 20 kHz, tak więc tutaj żadnych zaskoczeń po prostu nie ma. Dynamika to 111 dB, co do oporności to jest to 32 ohmy, czyli też standard. Mamy także mikrofon, który nagrywa w paśmie od 50 Hz do 5000 Hz, czyli 5 kHz. Czułość mikrofonu to minus 54 dB, to jeśli chodzi o informacje techniczne. Za chwilkę zobaczycie też przewód z pilotem, przewód naprawdę długi, bo aż 3-metrowy, zakończony wtykiem USB. Tak więc przechodzimy do opisu samych słuchawek. Przede wszystkim, jeśli je sobie obejrzymy dokładniej, widzimy dość szeroki pąk górny z logo Natek Genesis, z rozpoznawalnym logo. Jest to tworzywo, jest dość dobrej jakości. Pałąk przy okazji jest dość odporny na wyginanie, nie skrzypi przy tym jakoś specjalnie, więc ta część moim zdaniem jest dość wytrzymała. Od środka, jak widzicie, mamy cztery poduszki. Są średnio miękkie, ale to i tak wystarcza, żeby dobrze te słuchawki na głowie osadzić, żeby był komfort. Mamy czerwoną obwódkę, więc ładnie to po prostu ze sobą współgra, jeśli chodzi o kolorystykę. No i jako, że pałąk jest dość szeroki, to nie powinno nic się z nim dziać. Następnie mamy prowadnice, które są plastikowe, takie bardzo podstawowe, bardzo zwyczajne. Natomiast pomimo, że jest to plastik, wygląda to i zachowuje się dość solidnie, więc też nie powinny Wam się w tym miejscu popsuć, jeśli będziecie obchodzić się z nimi jak należy. Rozciągają się dość mocno, zobaczcie, dla każdego gracza się tutaj odpowiednio naciągną. Ja akurat z nich korzystam na takim średnim rozciągnięciu. Jeśli chodzi o dalsze materiały, no jak widzicie, zaczyna tu się dużo błyszczącego plastiku, co z daleka wygląda ładnie. Niestety, jak się przyjrzymy, to widać tutaj odciski palców. Nic na to nie da się poradzić, bo to jest taki rodzaj tworzywa, który wygląda ładnie, wygląda ciekawie, ale ceną za to jest łapanie wszelkich odcisków naszych palców. Mamy logo Genesis, mamy też takie otwory wentylacyjne, element ozdobny i same nauszniki posiadają tutaj dość dużą ruchomość. Nie obracają się, natomiast potrafią się troszeczkę dogiąć do naszej głowy, naszych uszu. Z lewej muszli zobaczymy jeszcze mikrofon, który możemy odchylić aż tak w dół. Nie jest on elastyczny, jest to po prostu fragment z tworzywa, ale możemy go sobie dość dyskretnie, jak widzicie, złożyć. Wtedy go praktycznie nie widać. Więc fajnie, bo nie będzie on po prostu przeszkadzał, jeśli nie używamy. Oczywiście mikrofonu też sobie posłuchacie za chwilkę. Patrząc dalej, mamy znów elementy czerwone, tak więc bardzo ładnie to wszystko wygląda, współgra. Mamy oznaczenia słuchawka prawa R, słuchawka lewa L. No i bardzo ważna rzecz, czyli nauszniki. Jak widzicie, wnętrza są dość duże, ale jak do moich uszu, to nie mieszczą się te uszy do środka całe. Troszeczkę dolna część uszu jest uciskana przez tutaj tą gąbkę. Tak więc jeśli gracz ma mniejsze uszy, być może zmieszczą się całe, w przypadku moich nie do końca. Natomiast co do tego wypełnienia, powiem Wam, że jest tego w miarę dużo. Jest to bardzo mięciutkie, nie spodziewałem się wręcz w tych słuchawkach aż takiego komfortu. I ta eko skóra tutaj jest też bardzo przyjemna w dotyku, tak więc komfort od strony słuchawek jest naprawdę bardzo duży. Też ważne, słuchawki nie mają jakiejś tendencji do ściskania głowy od boku. Więc biorąc pod uwagę te trzy elementy, czyli poduszkę tutaj, która nie jest zbyt miękka, ale wystarczająca,
brak ucisku od boku oraz jakość tutaj tych elementów, które są bardzo mięciutkie i dobrze wyściełane tą ekoskórą, to komfort jest naprawdę bardzo wysoki. Jeśli chodzi o wagę tych słuchawek, rzućcie okiem sami, jest to około 254 gramy, więc słuchawki takiej wagi średniej. Nie są to słuchawki najlżejsze, natomiast zdarzają się też dużo cięższe modele, a biorąc pod uwagę ten komfort, jaki zapewniają, to ta waga nie jest odczuwalna. Patrzymy dalej, mamy z lewej muszli wyprowadzony przewód, jest gumowe zabezpieczenie przed wyrwaniem, przed wyłamaniem. No i zobaczcie, od razu już to widzicie, mamy oplot dość solidny, gruby, czerwono-czarny, żeby pasowało to wszystko kolorystycznie do słuchawek. Tak jak Wam wspomniałem wcześniej, przewód zakończony jest wtykiem USB, właśnie takim standardowym. Też mam tutaj element zabezpieczający przy samym wtyku, żeby te połączenia były elastyczne. No i 3 metry, jak Wam wspomniałem, to jest naprawdę bardzo dużo. Jeśli za dużo, możemy to sobie po prostu spiąć jakąś opaską, żeby się nie plątało. I około 50 cm od tej słuchawki jest taki pilot, też z błyszczącego plastiku niestety. Szkoda, że nie z matowego, no ale trudno. Też mamy elementy zabezpieczające i we wnętrzu tutaj zobaczycie, że to się będzie świeciło. Ja już to podłączam. O właśnie, takie diody nam się świecą. To jest tylko czerwone i mamy 4 funkcje. Ciszej, głośniej, wyłączenie dźwięku i wyłączenie mikrofonu. Oczywiście ponowne naciśnięcie włącza nam te funkcje. Jak to klika, posłuchajcie. Taki po prostu zwyczajny plastikowy pilocik, bez rewelacji, ale spełniający swoją funkcję. No dobrze, moi drodzy, w tej chwili możecie zobaczyć już te słuchawki w akcji, jak wyglądają założone na głowę. Tutaj mam mikrofon, który sobie właśnie rozłożyłem przed chwilką i za chwilkę będzie próbka dźwięku. Już odpalam program do nagrywania. No dobrze, program odpalony i już w tym momencie możecie posłuchać mojego głosu nagrywanego mikrofonem słuchawek Natek Genesis HX66. W tej chwili głośność jest, że tak powiem, na normalnym poziomie. Możemy im jeszcze podbić w opcjach. Wtedy ten dźwięk po prostu robi się jeszcze głośniejszy, ale oczywiście kosztem też jakości nagrania. Dobrze, myślę, że wystarczy tej próbki. Mogliście posłuchać, jaka jest siła sygnału, jaka jest jego jakość. Tak więc, moi drodzy, tak wygląda główne okno, panel sterowania tych słuchawek. Przede wszystkim możemy wybrać sobie dźwięk od stereo dwukanałowego do dźwięku 7.1, czyli ośmiokanałowego. Mamy tutaj też taki korektor pomieszczenia, gdzie możemy poszczególne głośniki sobie dopasować, przesuwać. Następnie jest mikser, czyli ogólne wejścia. Potem mamy efekty, chociażby do różnego rodzaju muzyki. Tutaj możemy sobie powłączać wielkość pomieszczenia i inne efekty specjalne. Jak widzicie, jest tego całkiem dużo. Oraz fajne opcje karaoke, Magic Voice. W ostatniej zakładce informacje mamy wersję oprogramowania. Co możemy tutaj zrobić? Za jednym kliknięciem myszki możemy przeobrazić się w prawdziwego potwora. Możemy też poudawać postać z komiksu. Zamienić się w prawdziwego mężczyznę, albo na przykład kogoś wkręcić przez Skype'a, udając kobiecy głos. Właśnie takie 4 opcje, ale można się z tym naprawdę fajnie pobawić. Tak więc to jest panel główny tych słuchawek. No dobrze, moi drodzy, czas na podsumowanie.
Tak jak powiedziałem na wstępie, słuchawki zaskoczyły mnie pozytywnie. Nie spodziewałem się, że sama jakość wykonania, sama wygoda będzie dość dobra. Poza tym, że otwory w tych naушnikach nie są aż tak duże, żeby moje uszy zmieściły się w całości. Czasami dół ucha był troszeczkę uciskany niestety, natomiast jakiegoś większego komfortu to nie powodowało, ponieważ same słuchawki nie mają tendencji do ściskania głowy gracza. Jakość wykonania poza tymi elementami z błyszczącego plastiku jest również bardzo dobra. Na te błyszczące elementy trzeba już po prostu przeboleć. Mamy własny układ dźwiękowy, mamy panel sterowania, gdzie możemy włączyć sobie dźwięk od dwukanałowego, czyli stereo, aż do dźwięku 7.1. Różne efekty, także efekty mikrofonu i też jak słyszeliście w teście, jakość dźwięku z tego mikrofonu jest naprawdę dość dobra, więc w tej cenie myślę, że model wart polecenia, jak najbardziej tutaj dość wysoka ocena zasłużona. Natomiast do rekomendacji jeszcze troszeczkę brakuje, być może jakieś inne słuchawki na tej Genesis zdołają zgarnąć maksymalną ocenę, zobaczymy w przypadku kolejnych testów. Pamiętajcie, że ceny tych słuchawek sprawdzicie sobie w opisie filmu, jeśli film Wam się podobał, subskrybujcie kanał, polecajcie znajomym. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!